Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.11 moda, który się nazywa RF Tools i razem z modem RF Tools Dimensions i RF Tools Controls, controller jakoś tak, i z bibliotekami pozwala na wykorzystanie energii redstone'owo-fluksowej, czyli RF, do tworzenia jakichś tam systemów przechowywania itemów i do systemów teleportacji i można sobie tworzyć jakieś nowe światy, w których można sobie na przykład kopać diamenty. Także jak widzicie, trzeba pobrać z internetu 5 plików, zatem weźmy się do roboty. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i RF Tools pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na tę stronę jesteśmy na stronie opisowej, jak zjedziemy w dół mamy tutaj filmik dotyczący moda, który polecam do obejrzenia, żebyście wiedzieli, o co w tym modzie dokładnie chodzi. No a nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią. Jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11. Jak widzicie, tutaj jest ileś już plików na 1.11, zatem pobieramy ten, który jest najświeższy i najlepiej ten, który jest najświeższy i ma literkę R, jak robak. Ok, pobieramy poprzez kliknięcie na strzałeczkę w dół. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link jest w opisie do filmiku. Tutaj jak zjedziemy w dół, znowu mamy filmiki do obejrzenia, także polecam. No, zainteresuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj na tę zakładkę. Przechodzimy na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11 i tak jak poprzednio, najświeższy plik pobieramy poprzez kliknięcie strzałeczki w dół. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku. Zjeżdżamy sobie w dół, mamy tutaj filmik do obejrzenia. Oczywiście nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy na nią. Przechodzimy na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11. Znajdujemy, pobieramy najświeższy z literką R. Klikamy tutaj strzałeczkę w dół i stąd właśnie pobieramy. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku. Tutaj już nie ma filmiku, ponieważ to jest biblioteka. Interesuje nas zakładka Files, zatem klikamy na nią. Przechodzimy na taką stronę, szukamy wersji Minecraft 1.11. Znajdujemy, pobieramy najświeższy plik z literką R, klikając tutaj na strzałeczkę, po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku. To jest również strona z biblioteką, zatem nie ma filmiku. Klikamy na zakładkę Files, jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11, nie pomylić z 1.10.2, najświeższy plik z literką R. Klikamy tutaj strzałeczkę w dół i stąd pobieramy. I to już wszystkie pliki. No i jak mamy pobrane te wszystkie pliki, to możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.11. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.11, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne tuty 975, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 975 i zainstalujcie Forge na wersję 1.11. I uwaga, w filmiku 975 ja instaluję Forge z końcówką 2149, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2188 i właśnie na taką wersję będę instalować te mody. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te 5 plików? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.11. I ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft.
Wchodzimy do folderu moc i przerzucamy wszystkie te pliki do folderu moc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy je wszystkie tutaj w folderze moc. Zamykamy i jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2188. Klikamy play i czekamy, aż nam się pojawi strona z logo Mojanga, na której będzie pokazane, że instalują nam się wszystkie pliki. Jak już nam się zainstalują, to wtedy się pokaże strona startowa gry. Wtedy będziemy sobie mogli wejść w nasz świat i sprawdzić, czy wszystko działa. Oczywiście ja nie sprawdzę, czy wszystko działa dokładnie, ponieważ nie znam dokładnie tego moda. Zatem tylko sprawdzimy, czy się nie crashuje. A wy po prostu na podstawie tych filmików, o których już wspominałam, na stronach, z których się pobiera pliki, sobie się wszystkiego dowiecie. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie wiem, nie pamiętam, wyleciało mi z głowy. Okej, napiłam się troszeczkę. No i jeszcze chwila. I zaraz będzie strona startowa. Aha, no chciałam powiedzieć jeszcze, że najlepiej by było stworzyć w ogóle nowy świat, żeby... Nie, chyba nie trzeba w sumie stworzyć nowego świata. A zresztą nie wiem. Nie wiem, co dodaje ten mod dokładnie. Czy wszystko to, co jest potrzebne do stworzenia tych maszyn i tak dalej, to czy to wszystko jest do znalezienia tak po prostu w świecie, czy jakieś dodatkowe jeszcze trzeba rudy znaleźć. Wchodzimy w zakładkę mody, jak już nam się pojawiła strona startowa. No i tutaj mamy RF Tools, RF Tools Control i RF Tools Dimensions. Te pozostałe dwa pliki nam się tutaj nie pokazują. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy, no i gramy w naszym wybranym świecie. Zaraz sprawdzimy, czy tam jakieś rudy są. Jeżeli są jakieś rudy dodatkowe, to dobrze by było stworzyć nowy świat. A jeżeli nie ma, to nie trzeba. Mamy nasz światek. Co mi się tutaj tak rzuca? No i wchodzimy w E jak ekwipunek. I szukamy. Tutaj mamy itemy z RF Tools Dimensions. Tutaj też. Tutaj już mamy RF Tools Control, Tool Dimensions, ale... O, RF Tool Dimensions Manual. Tutaj mamy książkę, z której się też wszystkiego dowiemy, a tworzy ją się tak, że trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak. No i książkę RF Tools Dimension Manual tworzy się tak, że redstone się kładzie w rogach i książkę na środku i mamy RF Tools Dimensions, to sobie weźmiemy. Tak sobie to zrobimy. No i tak, tutaj jedziemy. Jak się tworzy na przykład takie coś. Ups, coś zrobiłam. Nic nie zrobiłam. Nie pokazuje nam się tutaj to, a to też nie. A to, to nam się pokazuje. Tu się jakoś tak robi. Tu jakoś tak. Także nie widać, żeby tutaj nowe rudy były jakieś. Tutaj mamy RF Tools Control i tutaj jest RF Tool Control Manual. Tworzy się go tak, że trzy redstone tu i książka. Zatem weźmiemy sobie. No i tutaj RF Tools mamy itemy z moda RF Tools. I tutaj też mamy manual, czyli w ten sposób się robi, że redstone się w ten sposób układa, a nie w narożnikach. I mamy książkę RF Tools Manual, czyli tak sobie to zrobimy. No i z tych książek RF Tools Manual dowiemy się wszystkiego, co tutaj trzeba zrobić. Mamy 84 strony do poczytania, to wszystko też jest na tych filmikach. Teraz kolejna książka, Manual Dimensions, i tutaj mamy też wszystko, co i jak, wszystkie maszyny, do czego służą i tak dalej. No i mamy jeszcze
RF Tools Control, Workbench można sobie zrobić taki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest tutaj opisane. Przechodzenie, przemieszczanie itemów i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkiego się dowiecie i z tych filmików, i z tych właśnie książek tutaj, które można sobie zrobić. No to jak widzicie, nic się nie crashuje, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniabaga.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!